Cześć, w tym odcinku pokażę Wam, jak wyglądają takie podstawowe informacje, które dostajecie, jak jesteście na wizycie w banku, jak chcecie założyć na przykład konto na firmę, co bank Wam oferuje. To jest bank angielski TSB i to jest do biznesu, czyli jeżeli jesteście samozatrudnieni, czy posiadacie spółkę i tak dalej na terenie na przykład Anglii, to musicie założyć konto, żeby ewidencjonować transakcje, tak? Więc takie ulotki dostajecie od banku. Ja Wam chcę to pokazać orientacyjnie. Więc tych ulotek jest pełno, więc trzeba to oczywiście przejrzeć. Dodatkowo osoba odpowiedzialna, jakiś tam kierownik i tak dalej. Tak jak to zawsze jest. I tutaj oczywiście różnego rodzaju informacje na temat, ile co kosztuje. Czyli tu Wam przybliżę orientacyjnie, na przykład transfer pieniędzy z jednego konta TSB na drugie, które się kończy, rozpoczyna się takimi numerami 30, 77, 87 dla niewtajemniczonych. To są numery kont normalnej osoby fizycznej, jest darmowy. Ale już jak przesyłacie na przykład na konto firmowe, to już musicie zapłacić oczywiście Business Debit Card Transaction. W tym wypadku to 40 plików kosztuje. Więc tu musicie oczywiście to wszystko przeczytać. Czyli prowadzenie konta biznesowego, widzicie, wiąże się z takimi opłatami. I tu mamy oczywiście czeki i tak dalej. Tak chciałem Wam pokazać, bo to jest pełno tych informacji i nie ma co się zagłębiać, ale orientacyjnie, żebyście widzieli, jak to wygląda. Więc tutaj macie na przykład przelewy standardowe i tak dalej, więc automatyczne, więc tyle tych ulotek. Nie wiem, jak to jest w Polsce, bo w Polsce nigdy nie miałem biznesu i konta biznesowego. Ale tutaj tak to dostajecie w ten sposób. Tutaj jest transakcje. Tutaj widzimy transakcje, do której godziny są wykonywane w tym samym dniu. Jeżeli tutaj mamy transakcje, które są wykonywane w różnych walutach i transakcje, które są i na przykład w złotówkach, widzimy do 12 godziny, to 2 dni potrwa przesyłanie pieniędzy na przykład do Polski. Tutaj mamy też opłaty za konto i tak dalej. Więc tak jak mówię, na pewno tego, każdy bank ma swoje jakieś różne informacje. Tutaj coś na temat co to są na przykład czeki i tak dalej, po to, co to jest karta debetowa, co to jest kredytowa karta na biznes i tak dalej. Więc dużo informacji takich pożytecznych dla ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą. No i tutaj też jakieś informacje. Tutaj widzimy codzienna gotówka, pożyczanie długoterminowe, kupowanie jakiejś nieruchomości, specjalistyczne finanse, inwestycje, oszczędności, useful contacts i adresy. Jak to, to tutaj mam, jeżeli chodzi o Anglię, bardzo użyteczne informacje. Na przykład Company House, jeżeli posiadacie spółkę, na przykład odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Anglii, to Company House rejestruje te spółki, takie coś jak KRS, Krajowy Rejestr Sądowniczy w Polsce. Business Link to jest ogólnie strona na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Anglii, a HM Revenue and Custom to jest urząd podatkowy na terenie Anglii. Więc jeżeli ktoś się interesuje zakładaniem spółki na terenie Anglii, co jest bardzo teraz modne, w związku z tym, że z ZUS-u nie musicie płacić takiego dużego w Polsce, to wiele podmiotów gospodarczych zakłada działalność gospodarczą w Anglii, a prowadzi firmę w Polsce. W tym momencie schodzi z możliwości płacenia tego dużego takiego ZUS-u, więc takie informacje dostajecie w takiej ulotce z takiego jednego banku. Tych banków na terenie Anglii jest mnóstwo, więc każdy da Wam taką ulotkę. Oczywiście w internecie macie te same informacje, ale chciałbym Wam pokazać orientacyjnie, jak to wygląda tu na przykładzie banku TSB.
jeżeli chcecie prowadzić działalność gospodarczą. Cześć.